Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że w drugim podcaście z naszej serii Polskiej Akademii Nauk będę mógł porozmawiać z panią profesor Urszulą Dymkow z Polski 2050 trzeciej drogi. Pani profesor jest szefową zespołu medycznego Polski 2050 Szymona Hołowni, profesorką nauk medycznych, specjalizuje się w immunologii, związana jest z Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie kieruje Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego. Jest też członkinią Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor, bardzo się cieszę, że pani z nami jest. Jesteśmy już na żywo. Dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam naszych widzów. Dzień dobry. No i jak pani doskonale wie, to te rozmowy przeprowadzamy troszkę przy okazji, bo przy okazji wyborów bardzo ważnych, wyborów, w których bardzo mało się mówi o świecie nauki, o tym, jak on powinien wyglądać, a to jest świat, który bardzo jednak silnie będzie wpływał na naszą przyszłość. Więc takie pierwsze pytanie, które zadaję wszystkim rozmówcom, rozmówczyniom, jakie państwo mają jako partia kandydująca w tych wyborach, macie pomysły na cele, priorytety państwa w zakresie badań, polityki naukowej, rozwoju technologicznego na najbliższe lata? Dziękuję bardzo za to pytanie. Najpierw serdecznie dziękuję, że Państwo zorganizowali taką debatę. To jest bardzo cenne. Mało się mówi faktycznie o nauce i o szkolnictwie wyższym. Jeżeli już to szkolnictwie wyższym, o nauce, to już w ogóle bardzo mało. I generalnie muszę powiedzieć, że przez wiele, wiele lat, a nie jestem młoda, odkąd pamiętam, to rządzący raczej nie uważali polityki naukowej za priorytet. Natomiast teraz mam nadzieję, że to się zmieni, że są politycy, którzy jednak dali się przekonać, że nauka jest ważna. I zanim zacznę odpowiadać na pytanie pana profesora, to chciałabym przedstawić Państwu grupę, która pracowała nad programem. Mamy gotowy program polityki naukowej państwa, nazywa się Polityka Naukowa, Innowacje i Szkolnictwo Wyższe. I pracował nad tym zespół osób związanych z nauką. Generalnie w Polsce, w ugrupowaniu Polska 2050, to ugrupowanie stoi na takich trzech nogach, jest taki trójnóg. Jedną nogą jest partia polityczna, która wiadomo walczy o władzę. Drugą nogą jest ruch społeczny, który się zajmuje sprawami społecznymi. I trzecią nogą jest think tank, nazywa się Strategia 2050. I w tym think tanku pracują eksperci, którzy stoją za plecami polityków, przygotowując programy z różnych dziedzin. Dziedziny takie jak gospodarka, energetyka, ekologia, zdrowie, edukacja i między innymi nasza grupa nauka i innowacje. I chciałabym jeszcze, zanim przejdę już do meritum, przedstawić zespół, który bezpośrednio pracował nad tym programem. Poza mną profesor Michał Chmielewski, profesor Marian Simka, profesor Piotr Wiland, doktor Łukasz Kierznowski, Tomasz Izydorczyk, dr Przemysław Duda, dr Jan Kwapisz, dr Patryk Kaczmarek, dr Jan Czarnowski i dr Jakub Habik. To był ten core zespół, który zajmował się przygotowaniem programu. Oczywiście konsultowaliśmy program z naukowcami różnych dziedzin. Tutaj mamy także w naszym zespole przedstawicieli różnych dziedzin, ale chcieliśmy jeszcze zasięgnąć opinii ekspertów troszkę dalej siedzących, chcących się, prawda, też przyczynić do powstania programu i ich się radziliśmy, oddawaliśmy program do konsultacji. I w efekcie końcowym mamy nasz program, który częściowo został opublikowany, jego główne założenia zostały opublikowane jako odpowiedź Szymona Hołowni na apel naukowców, który został umieszczony na Twitterze. Tam nasi politycy podpisali się pod 20 paroma punktami, o których ja po prostu Państwu opowiem i również oczywiście odpowiem na pytania dotyczące tego, czego tam nie ma, bo to po prostu taki skrót i punkty, które wydawały nam się najważniejsze. Dobra, super, no. Bardzo mnie się cieszę, że mamy takie zespół fajne przedstawiony. Zespół przedstawiony, teraz o samej polityce naukowej państwa. Mamy przygotowaną strategię, którą chcielibyśmy wdrażać po wyborach, ewentualnie wygranych, prawda, przez demokratyczną opozycję.
I mamy tam szereg tematów, którymi się zajmujemy. Myślę, że pan profesor dopyta mnie szczegółowo o to, co tam się znajduje w tym programie. Pierwsze takie dwa najważniejsze hasła to jest wolność i pieniądze. Wolność... Dobra, jednego i drugiego nigdy za wiele, ale co to konkretnie znaczy? No więc tak, może zacznę od tych pieniędzy, prawda, bo o wolności to jest chyba szerszy temat troszeczkę. Dotyczy bardzo wielu różnych zagadnień związanych z nauką. Jeśli chodzi o pieniądze, no to pieniądze na naukę nam sukcesywnie maleją. Zarówno w kwotach nominalnych, jak i też jako odsetek PKB. Według założeń strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju sprzed kilku lat, bodajże z 2018 roku, jak się nie mylę, na naukę miały być przekazywane 1,7% PKB, natomiast ten odsetek nigdy taki nie był, prawda, w porywach był chyba 1,3 z kawałkiem i teraz nam radykalnie spada, w roku 2023 mamy 1,1. I w zasadzie od 2009 roku, tak jak prześledziłam, te pieniądze, te po prostu ten odsetek produktu krajowego brutto wygląda podobnie. Co oczywiście jest i za mało, i też nie pozwala na jakikolwiek rozwój tylko na taką wegetację. Więc my uważamy, że te środki powinny być zwiększone jak najszybciej. Pewnie już w tym prowizorium budżetowym się nie da, prawda, bo ono w jakiś sposób już jest gdzieś tam dostępne i no myślę, że po wyborach nie da się tego za bardzo radykalnie zmienić, ale od następnego już budżetu państwa, czyli na 2025, wyobrażalibyśmy sobie, że to będzie 2% PKB, mhm. I że ten odsetek będzie sukcesywnie rósł do 2,3%, w 2030 roku. Średnia europejska to jest 2%, no więc przynajmniej do tej średniej europejskiej chcielibyśmy dorównać. Dobra, ale to pytanie moje jest od razu, bo oczywiście mi się to rzecz jasna podoba, jak każda obietnica, że będzie więcej na naukę, super, bardzo, bardzo fajnie, przynajmniej żebyśmy dobili do średniej, tak? Czyli żebyśmy nie odstawali w dół, ale pytanie, skąd na to wziąć środki, no bo w końcu ten budżet nie jest z gumy. Oczywiście, że tak. I tutaj jest odpowiedź taka nie taka prosta, dlatego że Polska 2050 proponuje całkowitą przebudowę systemu finansów publicznych, ponieważ proponujemy, żeby wszystkie usługi publiczne główne, prawda, czyli edukacja, i tutaj szkolnictwo wyższe i nauka, zdrowie, prawda, i edukacja w znaczeniu szkół podstawowych i średnich, żeby zostały dofinansowane. Ten system finansów publicznych, jaki teraz jest, no jest, odpowiada modelowi państwa, ale ten model państwa chcemy zmienić, więc generalnie te pieniądze nie będzie polegały na tym, że komuś zabierzemy, tylko cały system finansów publicznych zostanie przebudowany zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie przychodów. I teraz tak, no jestem też absolwentką Wydziału Zarządzania, więc dla mnie może to są dosyć proste kwestie, ale myślę, że postaram się jakoś to w taki prosty sposób przedstawić, ponieważ to jest dosyć ważne, bo każdy pyta skąd te pieniądze i te pieniądze generalnie są w budżecie, tylko one są źle alokowane i marnotrawione, prawda? No i co tak bardzo powierzchownie traktując temat, najważniejsze jest to, że Polska nie ma narzędzi do tego, żeby planować budżet państwa na czas dłuższy niż jeden rok. A w przypadku nauki, no to w przypadku wielu dziedzin, prawda, jest to zdecydowanie za mało. Więc proponujemy stworzenie takich narzędzi, które umożliwią wieloletni budżet, a nawet budżet przekraczający jedną kadencję, prawda. Do tego będzie potrzebny jakiś tam konsensus polityczny i poszukanie wspólnych priorytetów, ale no myślę, że to jest jedyna droga, żeby tą polską makroekonomię uzdrowić.
Jeśli chodzi o daniny publiczne, prawda? Daniny publiczne, czyli podatki, podatek PIT, prawda, składki na ubezpieczenie zdrowotne, rentowe, wypadkowe i inne. W Polsce ten system jest bardzo nieefektywny, chyba jednym z najbardziej nieefektywnych na świecie, bo te pieniądze są transferowane do ZUS-u, do NFZ-u, czyli do urzędów podatkowych, prawda? Proponujemy całkowite uproszczenie tego systemu danin publicznych. Nawet była taka kwestia jednolitej daniny. Jeżeli słuchają mnie ekonomiści, to na pewno wiedzą, o co chodzi, więc to na pewno trzeba i warto uprościć. Nie proponujemy podwyższenia podatków PIT w trakcie następnej kadencji, no bo to nie byłoby, prawda, myślę, dobrym pomysłem w tej chwili, kiedy mamy kryzys, inflację i inne problemy. Proponujemy też inne zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, bo stąd pochodzą znaczne dochody. To chyba tyle tak w skrócie. Jeżeli pan profesor chciałby dopytać o te finanse, to bardzo proszę o pytania. Również jeśli chodzi o samą naukę, prawda, alokacja środków na naukę, również przedstawia liczne problemy. One na pewno wyjdą nam w praniu, jak będziemy omawiać te poszczególne agencje, instytucje. To wtedy będziemy mogli się odnieść do tego, gdzie można by było tych oszczędności poszukać. No, ja myślę, że to jest ciekawa dyskusja, a trudno jest prowadzić ją bardzo szczegółowo w samym zakresie nauki, bo chyba to jest oczywiście. Słuchaczy najbardziej ciekawe, więc ja może przeszedłbym trochę dalej, czyli zapytam o Państwa taką szerszą wizję. Powiedziała Pani wolność i finanse, tak? No finanse, powiedzmy, okej, będzie, zrobicie reformy, fajnie, wyczarujecie nam dodatkowy procent PKB, to wszyscy będą szczęśliwi, ale co poza tym, bo same pieniądze pewnie chyba wszystkiego nie zmienią. Oczywiście, że nie, ale jeszcze ostatnia rzecz o pieniądzach, bo mi się teraz przypomniało takie ważne hasło, którego ja też bardzo często używam w rozmowie z politykami, że stopa zwrotu w inwestycje związane z nauką będzie wyższa dla gospodarki niż stopa zwrotu na przykład w jakieś inwestycje typu centralny port komunikacyjny. Więc tu, żeby potraktowali pieniądze, które idą na finansowanie nauki, jako inwestycje, prawda? Jako inwestycje, jako krok w stronę innowacji, gospodarki opartej na wiedzy i tak dalej. Więc tak my próbujemy to politykom, że tak powiem, podać na tacy, a oni to kupują, bo oni to rozumieją, jakkolwiek no, kryteria i realia kampanii wyborczej są trochę inne. To też jest kwestia do dyskusji, bo tu naukowcy też mieliby coś do zrobienia, żeby nasze społeczeństwo trochę edukować w różnych dziedzinach. Natomiast teraz o tej wolności. No więc tak, wiele instytucji, agencji związanych z nauką jest w Polsce upolitycznionych. Dotyczy to właściwie wszystkich agencji finansujących badania poza NCN-em, który trzyma się dzielnie, jest transparentny, granty są przyznawane na podstawie kryteriów merytorycznych i prawda, tutaj chciałabym bardzo podziękować prezesowi Rady NCN-u, panu profesorowi Kuźnickiemu, byłemu i obecnemu, panu profesorowi Błockiemu, który tak jak widać przez ostatni rok kontynuuje tę linię. I bardzo, bardzo trzymamy kciuki, żeby NCN-owi się udało. Jeszcze wracając do pieniędzy, postulujemy, żeby budżet NCN-u zwiększył się dwukrotnie. Teraz jest prawie 400 tysięcy, więc ze względu na te, z różnych powodów, ale też przede wszystkim przez to, że to jest merytoryczna i transparentna instytucja, żeby ten budżet zdecydowanie wzrósł, będziemy o to walczyć. Natomiast inne agencje, prawda, no nie wiem, czy mam się ustosunkować po kolei, NCBR i tak dalej do tych instytucji. No jeśli macie jakieś specyficzne pomysły, to myślę, że warto o tym wspomnieć. Dziękuję, że Pani wspomniała o tym NCN-ie, bo o tym się teraz dużo ostatnio mówi, ale faktycznie, tak, jeśli NCBR czy inne agencje Pani zdaniem wymagają jakichś szczególnych zmian, to oczywiście warto o tym wspomnieć. Dobrze, no więc od czego zaczniemy? Zaczniemy może od NCBR-u. Prawda, tutaj no to na czołówkach wiadomości były informacje na temat różnych korupcyjnych układów w NCBR-ze.
No więc generalnie no jest ta instytucja dosyć mocno skorumpowana i skompromitowana i należy radykalnie funkcjonowanie tej instytucji zmienić, tak uważamy. Przede wszystkim, tak jak w przypadku wszystkich pozostałych agencji, Agencji Badań Medycznych, prawda, czy nawet IPN-u, wyłączyć je spod nadzoru polityków. W przypadku NCBiR-u to jest Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. NCBiR został przeniesiony do tego, pod nadzór tego ministerstwa, więc generalnie nadzór polityków nad nauką nie jest dobry. Ta polityka powinna, nauka i naukowcy powinni być wolni i powinni prowadzić badania naukowe w takim zakresie, jak to uważają za słuszne, ewentualnie walczyć o finansowanie na swoje badania. Natomiast generalnie nadzór polityków, jakiś lobby ze strony polityków jest na pewno bardzo, że tak powiem, no nie służy nam niczego. Myślę, że to jest jasne dla każdego, kto się para nauką, jest to chyba oczywiste, nie muszę tego tłumaczyć. Kolejna sprawa. NCBiR przydzielał wielomilionowe granty, gdzie był również partner ze strony przemysłu. I na ogół partner proponował jakiś produkt, który miał być wdrożony i produkowany. Natomiast w żaden sposób nie było to ewaluowane i, że tak powiem, sprawdzane pod tym kątem, czy rzeczywiście taki produkt dostępny na rynek rzeczywiście został osiągnięty, prawda? To jest prawda, bardzo ważne, żeby zbadać przed przyznaniem takiego grantu, zbadać dojrzałość danego prototypu czy danego modelu do komercjalizacji, na jakim etapie, prawda, znajduje się dany produkt. Ja jestem też ekspertem Komisji Europejskiej i oceniam takie granty i wiem, jak to wygląda, prawda, stopień dojrzałości ocenia się w takich stopniach TLR i my zawsze musimy się jako eksperci wypowiedzieć, czy ten produkt ma szansę znaleźć się na rynku. Po trzecie, kto będzie otrzymywał zyski z komercjalizacji danego produktu? Czy tylko partner prywatny, ponieważ tutaj wykorzystywane są pieniądze publiczne, prawda? Pieniądze z naszego budżetu oraz pieniądze europejskie, to bardzo jest ważne, żeby część zysków przynajmniej albo trafiało do wykorzystania publicznego, albo nawet wzbogacało budżet NCBiR-u i służyło do, prawda, następnych, wzbogacało prawda, pulę środków, w którym NCBiR korzysta. Mam tutaj jedno pytanie, bo jeśli można, bo mamy pytanie słuchacza bądź słuchaczki, to jest taki komentarz, który często się przejawia w niektórych przynajmniej mediach. I uwaga jest taka, że zdaniem tutaj według tego osoby komentującej, NCN jest upolityczniony, dlatego że przeznacza pieniądze na badania transkobiecości, sadomasochizmu, wobec czego minister nauki wyraził stanowczy przeciw. W związku z czym chciałem zapytać, jakie jest wasze podejście do szeroko rozumianej wolności tematów badawczych w NCN-ie i czy ewentualnie uważacie, że to było nieprawidłowe, czy też prawidłowe? Według nas wszystkie badania, wszystkie tematy badań, które spełniają kryteria badań naukowych, mają swoją metodologię, mają hipotezę badawczą, mają narzędzia, opierają się na rzetelnych źródłach, prawda? To są uznane jako badania naukowe. Nie może mnie pan pytać o badania związane z, prawda, z transseksualizmem, bo jestem lekarzem, prawda? I wiem, że to jest poważny problem medyczny i poważny problem społeczny, że to są osoby, wśród których odsetek samobójstw jest najwyższy, wśród wszystkich grup, jakie znajdują się na świecie, które tak bardzo nie tolerują tego ciała, które mają, które jest niezgodne z płcią ich mózgu, że absolutnie bardzo chcemy tym ludziom pomóc i też prowadzić badania i nad etiologią tych,
tego typu, no nie chcę nazwać tego zaburzeń, bo to nie jest zaburzenie, to jest po prostu niezgodność między płcią mózgu a płcią ciała i jak najbardziej popieramy tego typu badania. Jasne, bardzo dziękuję za ten komentarz. No myślę, że to jest warto podkreślać, bo nie dla każdego słuchacza, słuchaczki może być oczywiste, jaka jest odpowiedź wasza. No to właśnie też jest bardzo istotne, żeby nadać tutaj kontekst. Dobra, to powiedziała pani ONC, nie powiedziała pani ONC BIR-ze. To są instytucje finansujące. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, to co podkreśliła pani, żeby zrozumieć, jaki macie program. Natomiast ja mam pytanie siłą rzeczy z własnego ogródka. Jak widzicie rolę Polskiej Akademii Nauk? I tutaj mam na myśli nie tylko korporacje uczonych, ale instytuty. Dla nie wszystkich to może być jasne, mamy 70 instytutów. Jaka powinna być rola Polskiej Akademii Nauk w waszej wizji? No więc tak, my jak najbardziej popieramy istnienie Polskiej Akademii Nauk, ale uważamy, że Polska Akademia Nauk, która powstała mniej więcej w latach 50., wymaga reform. Pierwszą rzeczą, na którą ja bym zwróciła uwagę władzom Polskiej Akademii Nauk, prawda, prezesom, panu jako wiceprezesowi, jest konieczność prowadzenia ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Obecnie są w obiegu, powiem, dwie ustawy. Jedna to jest ustawa rządowa, której ja nie widziałam, nie wiem, czy ona gdziekolwiek jest dostępna. Natomiast kiedyś, będąc w Pałacu Staszica, widziałam taką kartkę zawieszoną na drzwiach. Praca nad ustawą na Polskiej Akademii Nauk. No tylko przez dziurkę od klucza mogłam zajrzeć. Widziałam, że takie prace się toczą. No i jest druga ustawa, którą sami Państwo przygotowaliście. No i do tej ustawy mamy zastrzeżenia, powiem szczerze. Ja rozumiem, że ona była przygotowywana pod presją czasu, że była jakby odpowiedzią na ten tajny dokument rządowy. Chcieliście Państwo zabrać głos i bardzo słusznie, ale ta ustawa ma swoje niedomogi. Według oczywiście naukowców i zespołu naukowego Polski 2050, możecie się Państwo z nami nie zgodzić, ale no, mamy taki pogląd. I jakie mamy główne zastrzeżenia? Czy mówić o tym? Myślę, że to jest wartościowy kontekst. Ja tylko dodam oczywiście, że faktycznie dostaliśmy 3 miesiące na stworzenie projektu ustawy, co samo w sobie jest już bardzo trudną misją, a chcieliśmy, żeby to był projekt środowiskowo, w związku z czym te konsultacje środowiskowe bezprecedensowe, bardzo szerokie, oczywiście gdybyśmy je rozłożyli w perspektywie roku czy dwóch, na pewno dałyby dużo głębszą pętlę sprzężenia zwrotnego. Generalnie mogę powiedzieć tak, panie prezesie, piszcie tę ustawę. Jak ona będzie dobra, to nasi politycy ją poniosą. Dziękuję za tę deklarację, to jest też dla nas bardzo oczywiście istotne. Tak, Polska Akademia Nauk jest nam potrzebna, a poza tym zapewne sobie Państwo świetnie zdajecie sprawę, że Akademia Kopernikańska, która powstała jako takie alter ego, prawda, Polskiej Akademii Nauk, jest pewnym zagrożeniem, że te instytuty, prawda, których macie tam około 70, jakby zostaną przeniesione pod Akademię Kopernikańską i tam no to będzie już, prawda, wszystko podporządkowane pewnej ideologii i tego byśmy bardzo nie chcieli. Prawda? Tak jak powiedziałam na początku, moje pierwsze w zasadzie zdanie to było wolność, prawda? Wolność i pieniądze. Więc wolność, prawda, tutaj jest to bardzo ważne i ja uważam, że Polska Akademia Nauk potrzebuje korekty, tak uważamy, prawda, ale jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby trwała. Głównie Polska 2050, my mamy troszeczkę niechęć do rządów autorytarnych wszędzie, prawda? Również w Polskiej Akademii Nauk uważamy, że większy głos, większą partycypację w programach, większą partycypację w jakichś pomysłach, przekształceniach powinni odgrywać dyrektorzy instytutów. Macie 3 rodzaje instytutów. Bardzo dobre, średnie i słabe. Tym bardzo dobrym przede wszystkim trzeba nie przeszkadzać. To są ci, którzy się samofinansują, mają liczne granty europejskie. Macie instytuty międzynarodowe, prawda, też, które są fantastyczne i oby więcej takich instytutów. I tym instytutom trzeba nie przeszkadzać, ewentualnie pomóc im w dofinansowaniu infrastruktury, prawda, która jeszcze bardziej
pomoże zespołom badawczym doskonałym, które tam są, w poszerzeniu swoich możliwości. Natomiast problem jest większy z instytutami średnimi i słabymi. I te instytuty wymagają pomocy od tego konsorcjum, prawda, od Polskiej Akademii Nauk, która jest nad tymi instytutami, bardzo takiej mądrej pomocy i w zarządzaniu, i w gospodarce zasobami ludzkimi, i sprzętem, infrastrukturą, którą Państwo posiadacie, zwłaszcza jeżeli coś działa źle, prawda, takiego wnikliwego, ale dobrego, pomocnego audytu i wsparcia dla tych instytutów. Te najsłabsze, jeżeli będziecie Państwo się decydować i zlikwidować, bo i tak może się zdarzyć, prawda, to trzeba ratować to, co się da. W takich słabych instytutach są też dobre zespoły badawcze, które mają granty, naukowcy, którzy mają osiągnięcia, jest też jakiś sprzęt, jakaś infrastruktura i to trzeba odpowiednio zaopiekować. Mamy małe zasoby, prawda, w tym kraju, więc trzeba dbać o to, co mamy. Tutaj też mamy taki pomysł, jeśli chodzi o te część tych zasobów, które Państwo macie, tych może słabszych instytutów, które mogłyby w jakiś bliższy kontakt wejść z uczelniami, prawda, i część swoich zasobów jakby wspólnie z uczelniami przeznaczać może na cele dydaktyczne, prawda, jakieś tego typu rozwiązania. Kolejno bardzo byśmy sobie życzyli, żeby, myślę, że to też jest ważne, żeby zarządzanie majątkiem, Polska Akademia Nauk ma gigantyczny majątek, to są liczne nieruchomości o bardzo dużej wartości. I żeby zarządzanie tym majątkiem też było i transparentne, i takie mądre, że jeżeli Państwo sprzedajecie jakieś nieruchomości, prawda, czy jakoś w jakiś inny sposób je zagospodarowujecie, żeby to było takie bardzo przemyślane i, prawda, te pieniądze, które wracają, prawda, do Akademii, żeby były wartością dodaną, pomogły pracującym zespołom badawczym jakby rozwijać dalej swoją działalność naukową. No i również inne zasoby, prawda, czyli stacje badawcze, które Państwo posiadacie, no i komitety, prawda? Komitety, ja jestem członkiem jednego z komitetów, tak jak Pan mnie tutaj przedstawił, więc te komitety pełnią również ważną rolę, wydają różne opinie, komentują różne wydarzenia związane z nauką, na przykład nasz komitet, w którym jestem, immunologii i chorób zakaźnych, bardzo mocno zaangażował się w czasie pandemii COVID oraz w kampanię proszczepionkową, prawda, bo to było ogromnie ważne, gdyż liczne ruchy antynaukowe, antyszczepionkowe się nam pojawiły. No i jeszcze, Panie Prezesie, ja muszę to powiedzieć, ale bardzo, bardzo nam się nie podoba brak parytetu płci w Polskiej Akademii Nauk. Z tego, co ja sprawdziłam, wśród członków Polskiej Akademii Nauk jest tylko 8% kobiet. I jest to, powiem, bardzo przykre. Myślę, że podstawową sprawą, jako nowoczesna instytucja naukowa, powinniście przygotować plan równości płci i jakieś systemy parytetowe, które zwiększałyby liczbę kobiet wśród członków Polskiej Akademii Nauk. To jest kluczowe, dlatego że ponieważ ja jestem również zaangażowana w taką pracę na rzecz równouprawnienia kobiet w takim dobrym znaczeniu, zacytuję tutaj słowa Melindy Gates, która powiedziała, że przyszłość świata zależy od potencjału kobiet, bo jest niewykorzystany, a potencjał mężczyzn już jest w dużej mierze wykorzystany. Czasami nie najlepiej, prawda? Więc tutaj jakby wpraszamy się uprzejmie, żebyście Państwo też nasz potencjał wykorzystali i nas zapraszali do spotkania z Panami. Dobrze, to ja króciutko może właśnie chciałbym, żebyśmy całą dyskusję przeprowadzili o Pan. Ja zasadniczo się zgadzam z tą linią tego, o czym Pani mówi, tylko parę takich może tutaj uwag, z którymi oczywiście rozumiem, że Pani się może nie zgodzić. Ten projekt ustawy, który powstał znowu w bardzo dużym pośpiechu, on akurat w bardzo dużym stopniu zakłada właśnie takie dodanie siły sprawczej dyrektorom instytutów ze względu na to, że w ogóle oni mają możliwość reprezentacji. Ale znowuż to jest kwestia dyskusji i na pewno chcemy, żeby ta wspólnota instytutów, korporacji uczonych, komitetów, żeby zdecydowanie była jednym silnym głosem, to nie ulega wątpliwości.
pani zarzut o to, że Polska Akademia Nauk, bo tak to odczytałem, że zdarza jej się sprzedawać nieruchomości po to, aby na szybko pozyskać finansowanie. Wydaje mi się, ja tego nie powiedziałam. Tak to odebrałem, dlatego że my rzeczywiście... Ja to powiem. Polska Akademia Nauk w chwili obecnej jest w dramatycznej sytuacji finansowej. Żeby zapłacić pensje minimalne, które są obowiązkowe, wymagane przez prawo, my po prostu musimy wybrane fragmenty majątku, w tym przypadku majątek, na który musielibyśmy na przykład dodatkowo łożyć na doprowadzenie do znowu wymaganych prawem remontów, faktycznie się pozbywamy nie po to, żeby zwiększać potencjał naukowy, tylko żeby zabezpieczyć bezpośrednie potrzeby. I to jest pełna zgoda. I ostatnia uwaga tutaj, taka krótka dotycząca parytetu. Proszę zauważyć, oczywiście 8% to jest bardzo mało, ale jak pani spojrzy na liczbę osób wybieranych co roku do Akademii, to ona gwałtownie skoczyła w ostatnich kadencjach. To jest już paręnaście procent. To jest oczywiście, to nie jest pół na pół. Ale proszę też zauważyć, Pani profesor, równowagi, ale o czym my mówimy? My mówimy o Akademii, która z założenia przynajmniej jest zrzeszeniem najwybitniejszych uczonych obojga płci. Żeby dojść do tego statusu, to zazwyczaj trzeba dojść też do pewnego wieku. W związku z czym my obecnie patrzymy na falę wyborów osób, które karierę naukową zaczęły dobrych parędziesiąt lat temu. W związku z czym ja jestem przekonany, że nawet jeśli Akademia podejmie wszelkie możliwe wysiłki, to żeby utrzymać ten standard merytoryczny, my po prostu będziemy troszeczkę do tyłu za społeczeństwem, dlatego właśnie, że kariera naukowa zajmuje długo. Jak ktoś zaczyna karierę w wieku lat 25, do Akademii jest przyjmowany w wieku lat 60 średnio, 60 paru. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób i spojrzy pani na przykład na procent pełnych profesorów, full professors, w Polskiej Akademii, to ja się obawiam, że tam nie jest radykalnie lepiej. I niestety, w związku z czym, to jest troszkę pokłosie tego, ale zgadzam się z panią w zupełności, powinniśmy dużo większe staranie temu, poczynić większe starania w tym zakresie. I myślę, że profesor Duszyński, poprzedni prezes, zaczął. Ale dobra, dość o Polskiej Akademii, żebyśmy nie zdominowali tej dyskusji. Panie profesor, mam pytanie z sali, jeśli można. To pytanie z sali jest bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne, bardzo proste. Jaki macie pomysł na ewaluację naukowców i uczelni, instytucji naukowych, a w szczególności, czy macie pogląd na listę czasopism punktowanych, czy uważacie, że używanie listy czasopism to jest dobry sposób ewaluacji? No generalnie obecna lista czasopism z roku na rok nas coraz bardziej załamuje. I generalnie uważamy, że tragedią polskiej nauki jest punktoza, slotoza, wypełnianie slotów, prawda, co prowadzi do licznych patologii, takich jak jakieś spółdzielnie, ja dopiszę ciebie, ty dopiszesz mnie, prawda. No generalnie ten system jest, no i jeszcze ewaluacja uczelni, prawda, na podstawie algorytmów w ogóle jakiś, no, prawda, jak patrzę na ten wzór matematyczny, to jestem w szoku, że ktoś to w ogóle rozumie. Prawda? Więc generalnie jesteśmy absolutnie za tym, żeby obecny system ewaluacji zlikwidować. Zwłaszcza, że no też chyba każdemu naukowcowi nie podoba się to, że najwyżej punktowane są jakieś niszowe czasopisma wydawane przez w Polsce, na przykład Przegląd Sejmowy, prawda? Jest punktowany tak samo jak Nature Science, no to to jest jakaś absolutna pomyłka. Wobec tego my generalnie powiem tak, w naszej drużynie nie było takiej absolutnej zgody co do tego, jak to powinno wyglądać i stanęło na takim konsensusie, że dążymy do tego, żeby ocena dorobku zarówno indywidualnych naukowców, jak i instytucji naukowych była oceną ekspercką. Natomiast pewnie to by była za duża rewolucja, jakby to zrobić na jeden raz. I doszliśmy do takiego kompromisowego wniosku, że cofniemy może się do tego, żeby pozostawić ranking czasopism według kryteriów międzynarodowych. To znaczy w tych naukach, do których się stosuje impact factor, żeby jakoś, prawda, się wrócić do tego wskaźnika, w tych naukach, które się nie ma impact faktora, prawda, no to żeby grupa ekspertów, ale takich rzetelnych, pozbawionych wpływów politycznych, opracowała odpowiednie wytyczne, no bo nie możemy nauk humanistycznych wrzucić do jednego worka z naukami o życiu, prawda, czy z naukami ścisłymi i to trzeba ewaluować inaczej ten dorobek. Natomiast docelowo uważamy, że powinna być ocena ekspercka, tak jak we wszystkich
krajach, które się znajdują w czołówce nauki światowej. Tam nie ma żadnych punktów, prawda? Pan profesor jest w Stanach, prawda? Więc pan wie, że tam żadnych punktów nie ma, prawda? I listę Filadelfii... Panie profesor, ja przepraszam, ale to akurat to do końca nie jest prawda, bo jakby jeżeli się staramy o tenure na jakiejkolwiek uczelni Ivy League, to zwykle z góry dokładnie wiemy, w jakich czasopismach muszę publikować, żeby dostać tenure. I to jest jasne, to jest wręcz często, nie wiem, 5-6 czasopism na krzyż, które się będą liczyć, więc punktoza jest, że tak powiem, dużo bardziej posunięta. Tak, ale to są czasopisma, które mają wysoki impact factor, ale też kryteria peer review są bardzo surowe. I to o to chodzi bardziej. Nie o tę ilość punktów, tylko o to, jak... Dobra, ale jak go zwał, tak go zwał. No jest skończona liczba czasopism, które się liczą. Dokładnie. To znaczy lista filadelfijska też, ja patrzyłam, jak się tworzy listę filadelfijską, to też jest pytanie, ile jest publikacji w Nature i Science, no więc to też jest troszeczkę jakby odrobinka relacji do punktów, tak? Ale generalnie jakby pójdźmy w tą stronę nowoczesnego świata, prawda, i oceniajmy w taki sposób dorobek, bo panie profesorze, mnie na przykład to bardzo boli, że my na uczelni rozmawiamy o tym, ile kto ma punktów i ile ma, jaki ma slot za ile, prawda, a nie rozmawiamy o tym, co kto odkrył. Ta nauka jest po to... No dobra, ale to wszystko, przepraszam, ale to pięknie brzmi, no. Tylko że po pierwsze, lista ministerialna, ta oryginalna, powstawała w oparciu o bazy Scopus, czyli chodziło o to, jak często dane czasopismo jest cytowane przez inne czasopisma danej dyscypliny. Więc jest to jakieś tam kryterium merytoryczne. Natomiast ja się zgadzam, że idealnie byłoby oceniać każdą publikację jakościowo, tylko że to jest niezwykle kosztowne, nieprawdopodobnie kosztowne. Tak. I druga rzecz jeszcze gorsza potencjalnie. My w polskim systemie wychodzimy z sytuacji, w której mieliśmy dziedzictwo, no przynajmniej w niektórych dyscyplinach, gdzie było grono bardzo utytułowanych profesorów, także profesorek, którzy publikowali słabo w lokalnych, niszowych czasopismach, i to oni byliby de facto tymi ekspertami, ekspertkami, którzy podejmowali decyzje o tym, jakie czasopisma są ważne, a jakie nie. To oni by podejmowali decyzje, gdzie jest, który artykuł jest warty dużo, a który mało. Ja nie mam przekonania stuprocentowego, że zawsze oni by powiedzieli, że artykuł w Nature jest wart więcej niż w Zeszytach Radomia, dlatego że to oni publikują w Zeszytach Radomia, więc jakby to jest ryzyko. To ja odpowiem na te dwa argumenty. Po pierwsze, oceniając uczelnię, czy oceniając człowieka, nie trzeba oceniać jego wszystkich publikacji. Wystarczy, że człowiek czy uczelnia wytypuje kilka najlepszych, prawda? Wystarczy 3 swoje najlepsze publikacje, opisz, co tam odkryłeś. Więc to by wystarczyło, prawda? To nie trzeba, ja mam 300 publikacji, ja nie potrzebuję, żeby ktoś oceniał moje wszystkie publikacje. Wystarczy, żebym ja wybrała sobie te najlepsze, gdzie rzeczywiście uważam, że ta publikacja wniosła coś do nauki. A i to w taki sposób się powinno odbywać. Podobnie z uczelniami. Przecież mamy te uczelnie badawcze, prawda? Ten program IDUM, gdzie wytypowano 10 najlepszych uczelni badawczych ocenianych przez grono ekspertów. Ci eksperci to nie są ci słabi profesorowie, którzy publikowali w przeglądzie radomskim, tylko to są eksperci międzynarodowi i trzeba by było taki zespół ekspertów utworzyć, powołując do grona ewaluatorów osoby, które nie mają konfliktu interesów, nie są powiązane z polskimi instytutami, nie mają tu rodziny, żony, prawda, nie są finansowani przez polskie instytuty czy uczelnie. I trzy takie gremium wystarczyłoby powołać. Nauki life science, prawda, nauki o życiu, nauki ścisłe i nauki humanistyczne i, prawda, dokonać powolnej ewaluacji. Ja też... Tak na wstępie powiedziałam, że uważamy, że to taka rewolucja to nie jest na jeden rys, prawda? Że to musi trwać, prawda? Ale chociaż idźmy w tym kierunku, tymczasowo powracając nie do ewaluacji ministra Czarnka, tylko do ewaluacji międzynarodowej, która mimo swoich wad jest, prawda, generalnie bardziej naszym zdaniem rzetelna niż to, co się dzieje w polskiej nauce. Dobra, pani profesor, to jest, myślę, bardzo ważne wyklaryfikowanie. Tu nie chciałbym dyskutować dalej, bo jakby to jest temat rzeka, rzecz jasna. Spokojnie możemy zrobić debatę o tym. Tu osoba z LinkedIna komentuje, że istotą slotów jest ocena najlepszych publikacji. Wszystko zgoda. Pani doktor Materecka-Samek też zwraca uwagę na to, że jeżeli chodzi o sytuację kobiet, one są dodatkowo w trudniejszej sytuacji, bo ma utrudnione
mają utrudnioną karierę naukową, chociażby ze względu na przerwę związaną z macierzyństwem, z urlopem macierzyńskim, z ciążą. Tu tylko skoryguję jedną rzecz, akurat jeśli chodzi o wybory do Polskiej Akademii Nauk, to nie ma żadnych przeszkód, żeby osoba będąca na emeryturze była także wybrana, także to z wielu rzeczy, które są przeszkodami, to akurat nie jest. Natomiast fakt jest faktem, że na pewno nie mamy równości, do niej powinniśmy dążyć. Tak. Natomiast pytanie, troszkę z innej beczki mam pytanie, bo chciałbym, żebyśmy też znowuż nie skupili się na jednym temacie. Jedna z rzeczy, które mnie zawsze bardzo denerwowały w systemie nauki polskiej, to jest to, że nie myślimy przyszłościowo o tym, co zrobić, żeby już teraz osoby, które są najlepsze, no mają największy potencjał, czyli ci młodzi naukowcy, naukowczynie, żeby oni dołączali do kariery naukowej, żebyśmy mogli im coś zaoferować. Ja pamiętam, jak sam byłem doktorantem, pracowałem na dwóch innych etatach, żeby mieć się z czego utrzymać. Sytuacja obecnie w świecie nauki się nie poprawiła. Nie wiem, czy się pogorszyła, ale na pewno lepsza nie jest. To jest tak, że doktoranci w szkołach doktorskich mają naprawdę głodowe wynagrodzenie, w szczególności jeśli są w miastach, w większych miastach Polski, to mają zerową szansę, żeby się utrzymać, w związku z czym to powoduje, że albo muszą ciężko harować, albo muszą mieć bardzo duży kapitał społeczno-ekonomiczny, w związku z czym to jest zabawa dla osób z bardzo uprzywilejowanych pozycji. Pytanie, co możecie zaproponować, czy macie jakiś pomysł na to, żeby po pierwsze zaoferować coś młodym, a po drugie, co spowodować, żeby ludzie nie wyjeżdżali z Polski, tylko właśnie tutaj rozwijali swój potencjał naukowy? Jasne. No więc jeszcze muszę wrócić do jednego zdania, które pan powiedział o Polskiej Akademii Nauk. Zanim się w Polsce zostanie profesorem, to trzeba być starym. I to nam się bardzo nie podoba. Prawda? Chcielibyśmy skrócić i unowocześnić tą ścieżkę rozwoju naukowego, żeby na awans naukowy nie czekało się długo i żeby do tej Polskiej Akademii Nauk trafić na wcześniejszym etapie niż w momencie, gdy się człowiek znajdzie na emeryturze. No ja jeszcze jestem na emeryturze, proszę pani. No ale tak troszkę, no, my to sobie polemizujemy, żeby dyskusja była żywa, prawda? Może czasami przejaskrawiamy pewne przykłady, ale coś takiego padło, że trzeba być takim starym, prawda? No i dlatego te kobiety się nie załapują, bo oni się zestarzeją, prawda? No więc to możemy sobie pożartować. Natomiast co chcemy zrobić dla naukowców? Po pierwsze uważamy, że pensje naukowców powinny być powiązane z kwotą bazową zależną od średniej pensji w gospodarce, albo średniej, albo minimalnej, to znaczy na początek może minimalnej, ale później średniej, żeby to było zagwarantowane ustawowo, żeby potem kaprysy polityków nam nie wysyłały nas na kasę w Biedronce, prawda, żeby sobie dorobić to do stypendium doktorskiego. I mamy takie założenie, które jest w naszym programie, że pensja profesora powinna wynosić 3 średnie krajowe, a przynajmniej na początku 3 minimalne wynagrodzenia, które teraz będzie od stycznia 4200, więc to wychodziłoby ponad 12 tysięcy. I od tego wynagrodzenia należałoby również proporcjonalnie wynagradzać wszystkich pracowników naukowych, którzy są na niższych pozycjach, łącznie z doktorantami. Jeśli chodzi o doktorantów, szkoły doktorskie nam pustoszeją. Niektórych, prawda, brak kompletnie kandydatów. Młodzi ludzie teraz troszeczkę inaczej myślą niż my. Ja byłam na stypendium doktorskim, więc ja pamiętam, że mi starczało na bilet autobusowy i na rajstopy. I jakoś przeżyłam, prawda, ten doktorat się starałam zrobić szybko, ale teraz młodzi ludzie trochę inaczej patrzą na świat, prawda, i oni nie chcą biedować, tylko chcą, prawda, od razu godnie żyć, mieć jakieś perspektywy na mieszkanie, na rozwój i nie godzą się na takie warunki. Dlatego też, tak jak pan powiedział, jeżeli ktoś ma zamożnych rodziców, to może sobie pozwolić na doktora. I to o to chodzi, żeby tak nie było. Że te stypendium doktorskie w ogóle też raczej myślelibyśmy o tym, żeby to nie było stypendium, tylko pensja, bo tutaj za tym idzie bardzo wiele dodatkowych, prawda, profitu, który mają osoby zatrudnione na etat. Poza tym uważamy, że doktoranci są bardzo pokrzywdzeni pod wieloma względami, na przykład nie mają dostępu do funduszu świadczeń socjalnych, prawda? No bo nie są pracownikami. Więc generalnie to byśmy chcieli tym doktorantom ofiarować. No i ten szybszy awans, prawda? Generalnie jesteśmy o krok od tego, żeby postulować likwidację habilitacji, żeby rozwój naukowy młodych ludzi opierał się o system ERC, prawda, czyli
tak jak mogli się starać o granty po starty 2 do 5 lat po doktoracie i to już byłby pewien etap, samodzielności, prawda? Czyli to już jest pierwsza taka grupa samodzielna, prawda? Czyli człowiek krótko po doktoracie mógłby już starać się o finanse na utworzenie niezależnego zespołu badawczego. Ja mam pytanie, przepraszam, ja tak na szybko, mam bardzo, od razu mi się zapala czerwona lampka, bo jakby tak już jest. W tej chwili mamy ze środków Narodowego Centrum Nauki, mamy mnóstwo grantów, o które osoba zaraz po doktoracie, a nawet i przed doktoratem może się ubiegać. Mamy granty Sonata, mamy Sonatę BIS. Oni dokładnie to mogą robić. Jak z kolei, jeśli pani wypowiedź mówiła, że oni powinni się starać o ORC, to moim zdaniem nie ma najmniejszych szans, żeby system nauki polskiej jako taki oprzeć o ten system finansowania, ze względu chociażby na to, jak mało ludzi w ogóle w Europie może do ten grant dostać. To jest parę osób. Jasne. Ale ja nie mówię, że trzeba się starać o granty ERC, tylko żeby nasz system był podobny do systemu grantowego ERC. I to, co pan powiedział, że są te granty, to jest bardzo słuszne, to jest prawda. Tylko jaki jest success rate? Tu jest klucz. To jest około ponad 20%. Nie sprawdzałem ostatnio statystykę NCN, ale nie są duże. To jest około 15%. Gorsza jest inna rzecz, pani profesor, 15% to palicho, to jest oczywiście nisko, ale nie gorzej w amerykańskiej fundacji. Natomiast problem jest taki, że większość nie składa. Akurat w moim zespole wszyscy składają i prawda składają i o preludium, prawda, i o różne inne granty. Nie wiem jak większość, ale przynajmniej chodzi o to, żeby każdy miał szansę. I kluczem do tego jest zwiększenie budżetu NCN, żeby tych grantów po prostu było więcej. Bo dobry naukowiec, który nie dostanie tego grantu, ja na wiele przypadków, że świetne granty nie dostały finansowania, mimo bardzo wysokiej punktacji, prawda, z powodu braku środków. I tego byśmy nie chcieli, żeby ci ludzie tutaj zostawali, żeby mieli szansę utrzymać się z budżetu NCN-u, czy jakiejś innej agencji grantowej, bo to przecież nie tylko może być NCN, ale żeby ich rozwój naukowy był przyspieszony i żeby taką samodzielność naukową osiągnąć do 10-12 lat po doktoracie, omijając ten szczebel habilitacji. Prawda? Ja mam habilitację, ja się napociłam nad tym, żeby to zrobić, prawda? Był drugi doktorat, tylko większy, prawda? I ja teraz uważam, że to jest niepotrzebne. Dobra, to ja tu od razu dopytam, bo ja zrobiłem dwie habilitacje i kurczę, strasznie będzie szkoda, jak mi skasujecie, więc... Mnie też. Tak mówiąc serio z kolei. Powiem tak, jakby, bo można patrzeć z dwóch stron. Jeden problem jest taki oczywiście, że późno się dochodzi do etapu tego tam, nie wiem, professorship, tenure. Ale problem, który ja widzę, jest taki, że jeżeli nie ma zewnętrznej walidacji sprawdzenia, czy ktoś spełnił kryteria, to ryzyko jest takie, że im słabsza uczelnia, no tym słabszym osobom będzie dawała to tenure, to associate professorship. Dla większości ludzi różnica nie będzie żadna, ludzie nie rozróżniają habilitowany, profesor to profesor. W związku z czym to spowoduje po pierwsze dalszą deprecjację tej roli, jaką jest właśnie taki odpowiednik associate professor, oraz gorszą rzecz, spowoduje, że naukowcy i naukowczynie będą uwiązani na uczelni, tak jak jest akurat w Stanach i w Stanach jak się dostanie tenure, to zmiana uczelni już jest bardzo trudna, ze względu na to, że trzeba by znaleźć inną uczelnię, która nam da pracę od razu z tenure. W tym przypadku boję się, że dla akurat jedna z niewielu rzeczy, która w systemie polskim jest dobra, to jest to, że tytuł profesorski, że habilitacja, podobnie jak i stopień naukowy doktora, to są rzeczy, które mamy na zawsze. I w związku z tym, jak gdzieś się przenosimy, to idziemy z dobrodziejstwem inwentarza. To nie zmienia faktu oczywiście, że jest mnóstwo osób z habilitacją, które w życiu nie powinny jej dostać, były, oraz według obecnych kryteriów nie miałyby najmniejszych szans, no bo nigdzie nie publikowały w czasopismach naukowych. No tylko pytanie, czy powiedzieć sobie, okej, trudno, ale jednak jakiś system zewnętrznej walidacji to jest pewna wartość, czy powiedzieć sobie, okej, zaorajmy to i zobaczmy, co się stanie. To drugie podejście jest o tyle problematyczne, że możemy wylać dziecko z kąpielą. Jest pytanie, ciekaw jestem, co pani na to powie. Znaczy ja myślę, że w ogóle generalnie uważamy, że zbytni pośpiech to jest niewskazany, prawda? Że trzeba robić ewolucję, a nie rewolucję i do tych systemów dochodzić powoli etapami. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie, my mamy również propozycje dla uczelni wyższych i postulujemy, żeby podzielić uczelnie wyższe na takie dwie kategorie.
Jedna kategoria to by były uniwersytety, których rolą byłoby, no, według takiego podziału Humboldta, badania naukowe, prawda, koncentracja na odkrywaniu tego, jak działa świat, prawda. Natomiast drugi rodzaj szkół wyższych to by były szkoły wyższe, bardziej przygotowujące absolwentów do wymogów rynku pracy i nie wymagające od tych uczelni prowadzenia prac naukowych, habilitowania itd. itd. Generalnie taki podział istnieje w wielu krajach, w Niemczech, we Francji taki podział istnieje i to się sprawdza, prawda? Nie chciejmy, żeby każda szkoła wyższa miała doktorów habilitowanych, prawda, czy profesorów takich, prawda, belwederskich, nazwijmy ich, mogą mieć sobie profesorów uczelni, którzy będą, prawda, ich głównym zadaniem będzie dydaktyka i będzie kształtowanie takiej sylwetki absolwenta, żeby odpowiedział na te lokalne albo krajowe potrzeby rynku pracy. I też dlatego te uczelnie typowo naukowe, uniwersytety, chcielibyśmy lepiej dofinansować i przydzielić specjalną subwencję na badania naukowe, natomiast te drugie uniwersytety, te drugie szkoły wyższe, chcielibyśmy promować przede wszystkim za jakość nauczania, która nie jest oceniana u nas praktycznie na uczelniach, mimo tego, że liczba, albo może wręcz szkodliwe dla nauczania jest to, że w algorytmach subwencji dla wyższych uczelni znajduje się ten wskaźnik studencki, więc tych studentów się coraz więcej, prawda, rekrutuje i ta jakość nauczania spada. Więc to byśmy chcieli zlikwidować, chcielibyśmy, żeby nasze uczelnie kształciły fachowców, którzy potem mogą, prawda, naszą gospodarkę prowadzić w kierunku, prawda, rozwoju, a nie produkować tysiące prawników, którzy nie znajdą zatrudnienia, prawda, bo to tak troszeczkę wygląda, czy psychologów. Więc generalnie tutaj te uczelnie badawcze, tak jak w programie IDU, prawda, to są najlepsi i oni dostaną dużą subwencję plus za badania naukowe i z tego mają być rozliczani. Natomiast te inne uczelnie niekoniecznie muszą, oczywiście mogą jak chcą, no bo trudno zabronić komuś robienia badań naukowych, jak chce, to może sobie w piwnicy robić laboratorium i to publikować, ale, prawda, nie będą dodatkowo wspomagane finansowo, czyli wspomagajmy najlepszych. No, dobra, okej, okay. Ja rozumiem ideę, tylko problem jest taki, że wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś z ambicjami naukowymi zatrudnił się na uczelni, no i ta uczelnia w pewnym momencie traci ten elitarny status uczelni naukowej. No to co ta osoba ma zrobić? Powinna się rzucić pracę, przenieść do innego miasta? No to to już są przypadki takie bardzo specyficzne, ale generalnie, z czym ja się też tak do końca nie zgadzam, ale prawda, nasze NCN na przykład bardzo mocno stawia na mobilność i bardzo dużo się mówi o tym, że polscy naukowcy są bardzo mało mobilni, więc generalnie taki system, który troszkę by wymuszał tą mobilność, byłby dobry i dla tych naukowców, i dla tej nauki, prawda, że ktoś musiałby się przenieść z jakiegoś powodu z miasta do miasta. Jestem super, że pani mówi, pani profesor, bo ja napisałem kiedyś artykuł, chyba nawet nie jeden, o tym, że wymuszona mobilność to jest najgorsza możliwa plaga, a z prostego powodu. Po pierwsze, bywają dyscypliny, w których jest jeden dobry ośrodek i osoba, która jest w tym dobrym ośrodku, ma pojechać gdzieś na Banicję, żeby po prostu odhaczyć podróż. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych to jest dużo prościej, dlatego że w Stanach Zjednoczonych tych ośrodków w każdej dyscyplinie jest po prostu dużo. A drugi problem jest taki, że to jest w moim przekonaniu głęboko nieuczciwe wobec osób, które mają chociażby zobowiązania rodzinne, mają osobę niepełnosprawną w rodzinie, mają starszych rodziców, wreszcie mają sytuację rodzinną, która im uniemożliwia zmianę lokalizacji. Te osoby byłyby de facto wykluczone z kariery naukowej. Co państwo na to? Ja się z panem głęboko zgadzam, dlatego że ja widzę te też ujemne strony mobilności i też odbyłam dyskusję i byłam właśnie adwokatem diabła, czyli te argumenty, które pan podnosiłam, szczególnie w odniesieniu do kobiet. Dlatego że taki najlepszy czas dla robienia kariery naukowej, dla tego odpalenia rakiety, to jest między 25 a 35 rokiem życia. I to jest ten moment, kiedy kobiety mają dzieci. I trudno być mobilnym, jak się ma roczne i trzyletnie dziecko i męża gdzieś zatrudnionego. I dlatego ja bardzo żałuję, i w naszym programie to się znalazło, że bardzo żałujemy
zniknęły dwa granty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Powroty i Pomost, który był adresowany nie tylko do kobiet, bo przecież to może spotkać mężczyznę, tylko że to się dużo rzadziej zdarza, że mężczyzna jest, prawda, unieruchomiony przez maleńkie dzieci. Natomiast bardzo też ubolewam nad tym i postulujemy, żeby NCN wprowadził taki program specjalnie dla kobiet, które mają małe dzieci. NCN dosyć wymusza mobilność. Powiedzmy, robisz doktorat w jednej instytucji i już nie możesz tam występować o grant postdoka. I ja jestem zdania, że to szczególnie chodzi o kobiety matki, prawda? Bo one zostają w tyle. Prawda? Ten najlepszy okres mija bezpowrotnie, a prawda, mężczyźni w tym czasie idą do przodu. Ja bardzo uważam, że bardzo trzeba walczyć o to, żeby ten szklany sufit nam kobietom nie uciekał i żeby te bariery, żeby wyrównać szanse, prawda? Więc żeby takie projekty bez tej wymuszonej mobilności były adresowane do tych osób, prawda? No, jeżeli są jakieś inne przypadki, że ktoś musi się opiekować osobą niepełnosprawną, to trudno mi powiedzieć, to już jest taki szczegół, prawda? Ale na pewno w dyskusji. Ja też nie uważam, że wszystko, co jest w naszym programie, to jest idealne, prawda? Generalnie głównym punktem w naszym programie, jakiś tam gdzieś na czole jest napisane, że proponujemy ogólnonarodową debatę, prawda, na temat nauki i, prawda, i kierunków, w jakich ona się ma rozwijać. I to są wszystko rzeczy trochę dyskusyjne, prawda? Tak, że prawda, każdy kij ma dwa końce, każdy medal ma dwie strony. I trzeba jakąś drogę wybrać, dla tym słabszym zaoferować też jakąś szansę. Pani profesor, tutaj powoli zmierzamy do końca. Ja tylko dodam, że no powstała NAWA, w związku z czym ten program jak najbardziej powroty do Polski umożliwia. Natomiast rozumiem, że jest postawa, aby to było tak, że w NCN-ie. I pytanie jest od profesora Dragana, takie troszkę kwestionujące Państwa wizję. Jak Pani sobie wyobraża dobrą dydaktykę na uczelni, na której nie prowadzi się badań naukowych, czy to w ogóle jest możliwe, jak rozumiem z intencji pytania? Myślę, że jak najbardziej, bo nie do wszystkich zawodów jest potrzebna nauka, prawda? Są takie zawody, ja na przykład jestem przeciwna temu, żeby lekarzy kształcić na nieuniwersytetach, prawda? Teraz bardzo dużo kierunków lekarskich się otwiera na różnych uczelniach, które nie są uniwersytetami i nie ma tego dostępu do nauki. Natomiast nie wszystkie zawody potrzebują tego. I część, prawda, fachowców, którzy bezpośrednio do powiedzmy sobie bankowiec, prawda, czy jakiś inżynier, czy to konieczna tutaj jest zaplecze w postaci badań naukowych, ekspertyzy, prawda, to mają być fachowcy, którzy zajmą się naszą gospodarką. I te osoby, prawda, no one powinny być tak kształcone w taki sposób, żeby sylwetka absolwenta była na tyle elastyczna, żeby odpowiadała na potrzeby rynków pracy. Także takie uniwersytety, takie uczelnie, które się znajdują w mniejszych miastach, one są bardzo ważne. My chcielibyśmy je też wspierać, ale nie wymagać od nich, nie zmuszać ich do nauki, do których nie mają zasobów. Prawda? Natomiast takie uczelnie, przepraszam, ciągle mi się te uniwersytety, odgrywają bardzo ważną rolę lokalną, czasami są ważnym pracodawcą, czasami są ośrodkiem kulturotwórczym, jedynym, prawda, w okolicy. Pełnią taką ważną rolę społeczną. I to mi się wydaje, że dlatego troszkę trzeba te uniwersytety, te uczelnie zróżnicować, prawda? Że nie wszystkie muszą być jednakowe i startować w tym samym wyścigu, prawda? Ale z jednej strony, żeby nasza gospodarka była wsparta odpowiednią kadrą, a z drugiej strony, żeby została ta elita, prawda? Tych najlepszych, którzy chcą badać świat. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że moglibyśmy tak jeszcze długo oczywiście rozmawiać, bo to jest temat wciąż nas fascynujący, ale no, siłą rzeczy specyfika tego formatu jest taka, że godzina nam musi wystarczyć. Tak, nie wiem, czy ludzie wytrzymają tak długie nasze dywagacje. W związku z czym bardzo pani profesor serdecznie dziękuję. Moim państwa gościem była pani profesor Demkow z Polski 2050.
a w kolejnych dniach porozmawiamy z przedstawicielami innych partii. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość.